City Break to nazwa pochodząca z języka angielskiego i oznacza kilkudniowy wypad do wybranego dużego miasta. Moją propozycją na weekendowy City Break jest Ryga w Łotwie, głównie ze względu na krótki lot w przystępnych godzinach oraz niskie ceny biletów. Film bazuje na artykule z mojego blogu, więc jeśli wolisz poczytać niż oglądać lub chcesz uzupełnić treści, to zapraszam. Link w opisie. A teraz czas na konkrety. Loty z Modlina do Rygi startują w piątek o 7:30 rano, natomiast powrotne w niedzielę i poniedziałek są około 20:30. Cenowo bilety można ogarnąć poniżej 200 zł za osobę w dwie strony. W Rydze większość atrakcji i ciekawych miejsc znajduje się na Starówce, którą można szybszym spacerem obejść w kilka godzin, więc w dwa dni można wyeksplorować całą Starówkę i okolice spokojnym marszem. Z lotniska na Starówkę kursuje autobus 22. Bilety można nabyć w biletomatach na przystanku koło lotniska. Można je również kupić w sklepach i kioskach. Bilet w formie kartonikowej należy skasować zbliżeniowo w autobusie poprzez dotknięcie biletem kasownika. Najtańszy bilet 90-minutowy kosztuje 1,5 euro. Jak już wcześniej wspomniałem, większość atrakcji Rygi znajduje się na Starówce oraz w jej okolicach. Ciężko jest zaproponować jakąś trasę zwiedzania, ponieważ zależy to od czasu, jaki chcemy na zwiedzanie przeznaczyć oraz gdzie mamy nocleg. Nasz znajdował się na wyspie Kipsala koło mostu Wansu, który swoją drogą przypomina Most Świętokrzyski w Warszawie. Pierwszego dnia skupiliśmy się na spacerze wkoło Starówki. Samą Starówkę dokładnie przespacerowaliśmy drugiego dnia. Spacer poszerzyliśmy o Bibliotekę Narodową oraz liczne cerkwie. Trzeciego dnia wybraliśmy się do Parku Meza i na Starówkę na obiad. W Rydze znajduje się Pałac Kultury i Nauki, a w zasadzie Łotewska Akademia Nauk, która jest budynkiem niemalże skompiowanym z centrum Warszawy. Zarówno Pałac Kultury i Nauki w Warszawie, jak i Łotewska Akademia Nauk są budynkami wzorowanymi na tzw. siedmiu siostrach Stalina. Podobnie jak w Pałacu Kultury i Nauki, na szczycie znajduje się taras widokowy. Jednymi z najbardziej charakterystycznych budynków na ryskiej Starówce są Trzej Bracia. Nazwa była inspirowana trzema siostrami z Stalina. Trzej bracia stanowią trzy przylegające do siebie budynki, a jeden z nich powstał w XV wieku i jest najstarszym zachowanym budynkiem mieszkalnym w Rydze. W budynkach mieści się Muzeum Architektury. Zamek Krzyżacki w Rydze nie przypomina tych, które możemy spotkać w Malborku, Fromborku czy Toruniu. Zamek na przestrzeni lat był niszczony, odbudowywany, rozbudowywany i odrestaurowywany. Od 1995 roku zamek jest siedzibą głowy państwa i niestety nie jest dostępny dla zwiedzających. Pozostaje nam jedynie podziwiać go z zewnątrz. Jednym z najbardziej charakterystycznych miejsc w Rydze jest Pomnik Wolności. Został odsłonięty w 1935 roku i z daleka przypomina statuę wolności w Stanach Zjednoczonych. Posąg na cokole, zwany alegorią wolności, trzyma w rękach trzy złote gwiazdy. Panuje mylna opinia, że oznaczają one Litwę, Łotwę i Estonię, co można usprawiedliwić tym, że w czasach ZSRR interpretowano je jako symbol jedności republik nadbałtyckich. Jednakże trzy gwiazdy symbolizują trzy regiony historyczne Łotwy – Inflanty, Kurlandię oraz Ładgalię. W czasach PRL, jako przeciwwagę Pomniku Wolności, po przeciwnej stronie pałacu zniesiono pomnik Lenina, którego już obecnie nie ma. Biblioteka Narodowa w Rydze również jest jednym z najbardziej charakterystycznych budynków. Na pewno część z Was kojarzy zdjęcia z ogromnym księgozbiorem. Można go podziwiać właśnie w Bibliotece Narodowej. W budynku znajduje się również Muzeum Multimedialne, w którym znajdziemy wystawę o zmysłach człowieka. Można m.in. doświadczyć zmysłów węchu, dotyku, słuchu i wzroku. Niestety smak został, co oczywiste, potraktowany po macoszemu. Moją uwagę przykuła duża książka, gdzie na każdej stronie znajdowały się fragmenty innych dzieł literackich po łotewsku oraz angielsku, a otoczenie w pomieszczeniu za pomocą projektorów zmienia się wraz z przekładaniem stron, wprowadzając nas w klimat czytanego fragmentu. Obok biblioteki znajduje się instalacja pokazująca, jak może nas oszukiwać zmysł wzroku w zależności od perspektywy. Jak większość europejskich miast, w Rydze nie brakuje świątyń. Co prawda religią dominującą w Łotwie jest luteranizm, ale na Starówce i jej okolicy można spotkać okazałe kościoły katolickie oraz wystawne cerkwie prawosławne. Na Starówce z daleka rzuca się w oczy kościół świętego Piotra. Przy kościele znajduje się pomnik czterech muzykantów z Bremy. Na widok tego pomnika oczami wyobraźni wędrujemy do czasów dzieciństwa, do świata baśni braci Grimm.
będąc w okolicy Biblioteki Narodowej, warto odbić nieco dalej od Starówki, gdzie spotkamy bardzo barwną cerkiew Trójcy Świętej. Jej ściany są ciemno-różowe, natomiast dach zielono-niebieski. Po przeciwnej stronie Starówki, kawałek od Pomnika Wolności, znajduje się Sobór Narodzenia Pańskiego. Nie jest tak kolorowy jak jego poprzednik, ale uwagę już z daleka przyciągają złote kopuły. Ponadto na Starówce znajdziecie katolicki kościół Świętego Jakuba, luterańską katedrę oraz anglikański kościół Zbawiciela. Jeżeli zabraknie Wam miejsc do zwiedzania w Rydze, warto wybrać się na spacer po parkach, których nie brakuje. Szczególną uwagę polecam poświęcić dwóm parkom. Pierwszy z nich znajduje się niedaleko Starówki, a w jego centralnej części znajduje się plac z Pomnikiem Wolności. W parku Bastejkalna, bo tak nazywa się wspomniany przed chwilą park, znajduje się wiele urokliwych kładek, albowiem wzdłuż parku przez jego środek przebiega kanał. Widoki te przypominają Central Park z Nowego Jorku, a sam park, dzięki altanom, które się w nim znajdują, przypomina miejscami Łazienki Królewskie w Warszawie. Kolejny park, który chciałbym Wam polecić, to Maza Park. Oddalony nieco od Starówki, jednakże Ryga jest na tyle dobrze skomunikowana, że praktycznie z każdego miejsca powinniście znaleźć połączenie. Park jest rozległy, więc warto mu poświęcić kilka godzin. Z zewnątrz wygląda jak zwykły las, jednakże znajdują się tam ścieżki w bardzo dobrym stanie oraz wiele atrakcji po drodze. Oprócz tak oczywistych jak place zabaw czy mini parki linowe, znajdują się również mini golf oraz amfiteatr, który w okresie zimowym zamienia się w centrum białego szaleństwa. Świetna frajda dla dzieciaków. Oprócz tego, park przylega do ogromnego jeziora oraz zoo, do którego najlepiej wybrać się po 14, gdyż wtedy bilety kosztują zaledwie 5 euro. Wymieniłem najciekawsze atrakcje w Rydze. Więcej znajdziecie na moim blogu. Natomiast jeśli zastanawiacie się, jak wygląda kuchnia łotewska i co zjeść w Rydze, już śpieszę z odpowiedzią. Łotwa, jako że jest młodym państwem, jako tako swojej kuchni nie posiada. Zapożycza natomiast kuchnię od sąsiadów. Z pewnością cechą charakterystyczną w kuchni w Łotwie będą kiszonki oraz wędzone ryby. Takie rarytasy dostaniecie na targowisku miejskim. Ponadto często można spotkać zapożyczone od wschodnich sąsiadów zupy, solianka i zupa ryby. My stołowaliśmy się w hotelu oraz lokalach w jego okolicy, jednakże jeśli typowo łotewskie klimaty do Was nie przemawiają, to mam jedną propozycję ze Starówki. Jest to orientalna knajpa Wok to Walk. W restauracji wybieramy sobie składniki, bazę spośród różnego rodzaju makaronów, kasz i ryżu oraz dodatki w postaci mięsa, warzyw i sosów. Następnie nasze składniki są przygotowywane w woku na naszych oczach. Koszt kompletnego dania będzie kosztować około 10 euro, ale porcje są konkretne. Drinka można się napić w znanej z Polski pijanej wiśni. Fajny klimacik polecam zwłaszcza tym, którzy lokalu nie znają z Polski. A jeżeli interesuje Was nocleg w Rydze, to na blogu opisałem niedrogi czterogwiazdkowy hotel, w którym się zatrzymaliśmy. Dziś ode mnie to wszystko. Dajcie znać w komentarzu, jakie są Wasze ulubione kierunki na City Break.